Dzień dobry. Ten filmik nagrałam specjalnie dla moich wnuków, dla Poli, Łukaszka, Natanka i Ingi. I babcia i dziadek to przyjechali 20 lutego 2015 roku na wyspę Isla Colón, inaczej wyspa Kolumba, Krzysztofa Kolumba, i do miejscowości Bocas del Toro. Jesteśmy w takim pięknym hotelu. Hotel się nazywa Tortuga, to znaczy tak po angielsku turtle, żółwie. Hotel żółwi. I ja chciałam pokazać, tu prosto idziemy z naszego pokoju. Tu jest nasza prywatna plaża i chciałam pokazać te najbliższe palmy, które tutaj są koło naszego pokoju w hotelu. Mianowicie zaczynam od... To jest palma kokosowa. To są wszystko palmy kokosowe. To jest palma Ingi. Ona ma dopiero 2 miesiące, tak jak teraz Inga, ale ona nie ma jeszcze orzeszków. Nie ma jeszcze orzeszków i to jest palma Ingi, bo ma 2 miesiące. To jest palma troszeczkę większa, ale ona ma dopiero 3 latka, tak jak Natanek. Ale też jeszcze nie ma orzeszków. Dopiero tu orzeszki będą w niedługim czasie. Może latem będą. Nie wiem. Teraz to już mamy palmę większą. To już mamy palmę Łukaszka. To już mamy palmę Łukaszka. Może tą. Tu już są orzeszki. Zobaczcie, ile orzeszków kokosowych babcia policzy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I tu jeszcze małe baby są orzeszki. To dopiero będą. 15, 20 i z tej strony są jeszcze małe baby orzeszki. Zobaczcie, ile tu będzie orzeszków. Tutaj, 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 tutaj. I mamy następną palmę, to jest już palma duża, ona jest wielka i to jest palma jak pola, ma 10 lat i orzeszków już trudno, żeby babcia policzyła. Jest już bardzo dużo orzeszki, w środku jest mleczko kokosowe, takie białe, maczugą się robi tak tego maczetą. I można pić, także tu jest bardzo dużo, to jest tyle lat, ma 10 lat co pola. A teraz pokażę babcia już duże, duże palmy, takie jak mama i tata, dziadek i babcia. To już jest taka duża palma. Ona już ma orzechy wielkie i wysoko. I trzeba się wspinać mocno, mocno wysoko, żeby tego orzeszka zdjąć. Małpki, to, które lubią też orzeszki, to sobie ładnie tak spinają. I to jest też już mama, tata albo o, ptaszek usiadł, taki malutki ptaszek. On już się obudził, jest dzisiaj 7 rano, dopiero jest wcześniej. On się obudził. A tutaj zobaczcie, Morze Karaibskie i ono ma fale, tak podmywa, że niektóre te palmy już takie biedne się tak pochylają. O, niedługo chyba się upadną, bo to im podmywa całe korzenie. I tu jedną taką palmę widzimy i ona już niestety, ta palma, woda podmyła ją i ona się przewróciła i zobaczcie, i już nie ma palmy, bo się przewróciła, już nie ma orzeszków, już się przewróciła i nie wiem, co będą teraz robić na tym. To jest palma. Tu oczywiście mamy więcej tych palm, tu naokoło jest pełno, ale te, które mówiłam, to te są takie jak wszystkie nasze, jakby mają tyle lat sobie. Tutaj jest piękna, malutka plaża. Można wejść do wody i ja myślę, że to wszystko. Pa, pa, dzieci, pa, pa, bye, bye.